tu przypadkowo, ponieważ tu tak się złożyło, że zaproponowano nam w naszym chówcu Nowe Miasto, które jest w sumie niedaleko stąd. Nowe Miasto Lubawskie. Nowe Miasto Lubawskie. Zaproponowano nam udział. Wcześniej tutaj koleżanki były na kursie i powiedziały, że było super. Więc zachęcony w 88 zdecydowałem się, łącznie tam z moimi kolegami, że jednak również przyjedziemy. I to był strzał w dziesiątkę. No niestety nie spłodziłem tu żadnego dziecka. Jak dotąd? Przeżyłem tylko jednego, komendanta. Spotkałem kilku ludzi, wielu. I co się okazało, że ci ludzie potem gdzieś tam się zaczęli przebijać i do tej pory się jakby przebijali w zupełnie niespotkanych sytuacjach. Jedną z takich sytuacji była na przykład komisja poborowa po raz kolejny. Nigdy nie byłem w wojsku, a na komisjach poborowych byłem dziesiątki razy. W komisji? Bo na wiecznie młody jest. I właśnie w końcu dostałem tą swoją upragnione przeniesienie do rezerwy. Kategorię E. Ponieważ jedna z osób mówi, no wiesz co, pamiętam cię, byłem u ciebie na jednym z kursów, bo tutaj również prowadziłem jeden z kursów. Kadry kształcącej. Byłem tutaj również na warsztatach muzycznych z Ewą Śliwą. Potem gdzieś tam się pojawiło w międzyczasie Krzysiek Sikora i wędrownictwo. I tak jakoś to się ten perkus gdzieś się tam ciągle pałęta. Ja w tej chwili wymigrowałem z Polski. Ściągnęliśmy go, a nie na tą imprezę, naprawdę. Świeży import z zachodu. W międzyczasie pojawiła się główna kwatera i jakoś tam się to wszystko ciągnęło. Natomiast najfajniejszym takim momentem a propos tego perkoza, chyba dlatego nawet tu jestem, to było to, gdzie na jednym ze spotkań z uchami w takim środowisku harcerskim w Londynie. Właśnie jedna z instruktorek do mnie podeszła i mówi właśnie mi, że coś tam, że spotkaliśmy się właśnie w perkozie. Oczywiście praktycznie myślę, że większość z was ma problemy czasami z rozpoznawaniem twarzy, Twarz to jeszcze gorzej nazwiskiem. Skąd to jest? Potem ta pamięć przychodzi, zajęło mi to 2 dni, co prawda, ale tam warto było. I właśnie okazuje się, że jednak naprawdę jesteśmy po tym perkozie gdzieś tam rozrzuceni, a jednocześnie no, jest to jakieś hasło, które przywraca pewne bardzo osobiste wspomnienia. Myślę, że każdy z nas tutaj jest w stanie przytoczyć ileś tam anegdot, zrozumiałych tylko dla siebie. Niekoniecznie reszta będzie wtajemniczona, ale to też jest cały urok tego, ponieważ ja to powiem. To, że na przykład tak długo potem zostałem w harcerstwie, to właśnie perkos, ponieważ ja kończąc 8 klasę szkoły podstawowej, byłem bardzo zniechęcony do harcerstwa, ponieważ naszymi instruktorami prowadzącymi drużynowymi były panie nauczycielki, które byliśmy w klasy, potem one próbowały bardzo często ciężko i nieudolnie pajać różnego rodzaju, jakby było robić drugą szkołę. I po przyjeździe tutaj ja zobaczyłem, że jest inna twarz harcerstwa, że są ludzie normalniejsi, znaczy bardziej i powiem wam, że to może zabrzmi górnolotnie, ale faktem jest, że przez cały na przykład okres liceum ja się nie wstydziłem munduru. Muszę to potwierdzić, bo my razem chodziliśmy do jednej klasy. Autentycznie Szczylek na początku, jak przyszedł do liceum, no był dziwny. Teraz jest dziwny inaczej. Ważne jest to, że jednak presja tego i jakby wyśmiewanie harcerstwa była taka, jaka była. Natomiast pozwoliło mi to jakby
powiedzieć sobie, że faktycznie no, jest to jakiś kompas i koniec.